Jędrzej w mieście, czyli myśli dla tych, którzy nie wyjechali na wakacje. Przed fabryką, przy murze takiej jak ten, mnóstwo ludzi czekało na to, aby być wynajętym do pracy. Jakiś majster wychodził i wyszukiwał parę osób, pozwalając im znaleźć pracę w fabryce. Wielu z tych ludzi siedziało tutaj, mając bardzo wątłą nadzieję, że być może im się przytrafi właśnie ta okazja i będą wyłuskani, znajdą pracę. Być może niekiedy myślimy o sobie, że długo już czekam, aż Bóg mnie przygarnie, aż Bóg da mi jakieś miejsce, wskaże mi jakieś miejsce w swoim planie, że odnajdę jakieś zadanie, które On ma dla mnie, że odczuję wagę swojego życia, że odnajdę jakiś cel i sens mojego istnienia w Bożych planach. Być może ludzie czasami już czują się, niektórzy z nas, wykluczeni. Być może mówią to, tamten jest lepszy, tamten bardziej się nadaje, a ja jestem skazany na wegetację i na oczekiwanie. To jest nieprawda. Każdy z nas, każdego dnia, u progu każdego dnia, jest wezwany jako robotnik do Bożej winnicy, do Bożej pracy, do Bożej fabryki.